Anna Aniu, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Kultys, mama 4-letniej Mali, która zbiera pieniądze na operację nóżki w Stanach Zjednoczonych. A ostatnio odbył się dla niej specjalnie koncert charytatywny w Kozienicach. Dzień dobry. Dzień dobry. O Mali jest dosyć głośno w Kozienicach, w okolicy, a ostatnio nawet w Polsce. Ale nie każdy zna jej historię. Proszę powiedzieć nam kilka słów na temat choroby, wady Mali i jej konsekwencji. Maja urodziła się z bardzo rzadką wadą, zdarzającą się raz na milion urodzeń, wadą zwaną tibia hemimelia. Objawia się to brakiem kości piszczelowej, zniekształceniem generalnie nóżki. Maja nie ma też dwóch kości śródstopia, nie ma wszystkich paluszków drugiego, trzeciego, czwartego u prawej nóżki. Miała rozdwojenie, taki dodatkowy kłykieć kości udowej, zwichnięte kolanko. Także to było tak jakby można powiedzieć zespół zniekształceń kostnych w jej nóżce. No i w związku z tym Maja ma za sobą już kilka operacji w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego właśnie tam? Do tej pory w Polsce, kiedy rodziło się dziecko z taką wadą, bez kości piszczelowej, amputowali nóżkę. I dlaczego Stany Zjednoczone? Ponieważ tam jest klinika doktora Paley, który jest jedynym na świecie chirurgiem wykonującym tego typu trudne zabiegi. I dlatego tam doktor Paley dał nam nadzieję i że tak powiem, ta nadzieja się ziściła, to nasze marzenie, żeby Maja chodziła na własnych nóżkach i przeprowadził 4 operacje. Dokonał rekonstrukcji kolana, rekonstrukcji stopy, która była też końsko szpotawa. Wyprostował tą nóżkę, ponieważ nóżka była zagięta pod takim kątem ostrym. Pierwsza operacja Maja przeszła w wieku 1,5 roku i później sukcesywnie kolejne, łącznie, tak jak już mówiłam, 4 operacje w ciągu 1 roku. Ale efekt jest znamienny, ponieważ Maja biega, skacze, tańczy, jak można było zobaczyć na koncercie. Także radzi sobie najpiękniej, jak potrafi. No, a przed Mają teraz następna operacja. Jaki ma być efekt tej operacji i czy są w ogóle szanse, że Maja w przyszłości będzie w pełni sprawna? Tak, jest taka szansa. To znaczy wiadomo, że ta nóżka ona nie będzie tak sprawna jak zdrowa, czyli to kolano nie będzie się aż tak zginać w taki, na tyle stopni i tak dalej. Natomiast ona ma szansę na takie normalne, w miarę normalne życie z własną nogą, bez amputacji, bez protezowania. Ona sobie pięknie radzi, ona wchodzi na schody, ona schodzi ze schodów, ona nawet chodzi po dziecięcej ścianie spinaczkowej. Także ona ma bardzo duże szanse na normalne, w miarę normalne życie. I my właśnie o to jej normalne życie walczymy. Teraz zaplanowany jest zabieg wydłużania nogi. To jest trudne, ponieważ ten zespół wad, o których tutaj wspomniałam, ta skomplikowana, wysoka komplikacja tego przypadku powoduje, że tutaj lekarze w Polsce nie podejmują się. Można po prostu utracić to, co Maja zyskała. Zyskała bardzo dużo. I zaplanowany jest zabieg wydłużania jednocześnie, to też jest dosyć innowacyjne wciąż w Polsce i w ogóle w świecie. W Polsce to w ogóle rzadko przeprowadzany taki zabieg. Wydłużania 2 kości jednocześnie. Ona będzie miała wydłużoną kość udową i kość strzałkową jednocześnie. Doktor Paley zaplanował wydłużenie o 5 cm każdej. To dla Mai będzie bardzo dużo. Jeżeli by się udało zrealizować, bo oczywiście tego nie możemy przewidzieć, ponieważ nawet doktor Paley nie wie, jak ta kość będzie się zachowywać, jak będzie się goić, jaka jest jej gęstość. Na razie na podstawie zdjęć RTG i na podstawie badań ta kość jest w bardzo dobrej kondycji. Także perspektywy są pozytywne. Dodajmy jeszcze może, że ta nóżka jest 13 cm w tym momencie krótsza od drugiej zdrowej, tak? Tak, tak, ta różnica jest dosyć spora i dlatego moja pilnie potrzebuje wydłużania nóżki, ponieważ coraz ciężej chodzi się, bo budzik już przy takiej wysokości już się przekrzywia. Dlatego już w styczniu moja będzie miała pierwszy zabieg. A jak wygląda codzienne życie Maji, odbiegając tak już od tematu operacji i samej choroby?
Codzienne życie Mai daleko nie odbiega od jej rówieśników. Maja chodzi do przedszkola, bawi się na placu zabaw, bawi się ze swoimi rówieśnikami, chodzi do teatru, ma wycieczki rowerowe, oczywiście na foteliku. Tutaj chyba to jest jedyna rzecz, której ona nie może robić, bo tak radzi sobie pięknie, ale no faktycznie na rowerze nie pojedzie. Może kiedyś pojedzie. Może kiedyś pojedzie. Myślę, że na pewno. Wierzę w to. Jest bardzo dzielna i bardzo też tak walczy o tą swoją sprawność, więc jej życie codzienne wygląda w miarę normalnie, natomiast no, takim dodatkiem do jej życia jest rehabilitacja, nieustanna rehabilitacja, no i oczywiście takie musi przyjmować dużą ilość wapna, dużą ilość witaminy D, no wszystko chodzi po prostu, żeby ta kość była dobrze odżywiona w cudzysłowie. Ale właśnie walka o nóżkę ma i wymaga sporych kosztów, pieniędzy, nakładów pieniężnych. Dlatego szukacie pomocy i wsparcia w wielu różnych miejscach. Niedawno mogliśmy Was zobaczyć, całą rodzinę, w programie Elżbiety Jaworowicz. Kozieński Dom Kultury organizował zbiórki nakrętek dla Mai. W tej chwili można wysyłać na Mai SMS-y bądź pomagać jej przez Fundację Się Pomaga. Kiedy będą znane efekty tych zbiórek? Część, że tak powiem, efektów już jest znana, ponieważ na koncercie zebraliśmy ponad 53 tysiące złotych. To jest wielki sukces i za to Kozieńczanom bardzo dziękuję. Poza tym Maja ma na Się Pomaga ponad 30 tysięcy i na koncie tym Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą 70 tysięcy, czyli łącznie już mamy ponad 150 tysięcy złotych, ponad 153 tysiące złotych. Czekamy na efekty SMS-ów, które były włączone w trakcie trwania programu Sprawy dla Reportera. Niestety tutaj dłużej, bo operatorzy mają dłuższy czas na przekazanie tych pieniążków. I czekamy też na efekty 1%, bo tutaj też Kozieńczanie, wiemy, mówią nam, że nas zbierali, przekazywali ten 1%. Więc wszystkie te działania na pewno przyniosą zamierzony efekt. No i oby udało się jak najwięcej dojść do tych 138 tysięcy dolarów, czyli około 500 000 złotych. Tak, a wracając do koncertu, Kozieńczanie podarowali Mai ponad 53 tysiące złotych w czasie koncertu charytatywnego, ale proszę powiedzieć nam, skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie tego koncertu i jak to wyglądało od strony organizacyjnej, bo organizatorką była Pani. Tak, organizatorem był komitet społeczny, w skład którego ja wchodziłam i można powiedzieć, dwoje pedagogów tutaj, jedna pani z Kozienic, druga z okolic. Cały pomysł powstał też tutaj w Domu Kultury w trakcie trwania teatrzyku dziecięcego. Jedna z mam, która też prowadzi swoją córeczkę do tego samego przedszkola, co chodzi Maja, jakby zainicjowała to że należy zrobić jakiś event, jakiś piknik, jakiś koncert. I jakby tak historia się, że tak powiem, rozwinęła. Zaczęłam rozmawiać z innymi osobami, gdzie od razu pojawiły się osoby, które chcą pomóc w organizacji. Tutaj grono pedagogiczne ze szkoły numer 3 w Kozienicach, właśnie z przedszkola numer 3 w Kozienicach, gdzie Maja uczęszcza. Wiele osób prywatnych, ale też przede wszystkim urząd gminy, zgoda właśnie władz gminy i pomoc była dla nas takim bezcennym darem, ponieważ od tego musieliśmy zacząć. Najpierw, prawda, jakaś inicjatywa wśród, że tak powiem, zwykłej rozmowy, ale bez zgody władzy nie udałoby nam się. Ile mniej więcej trwa cała organizacja tego wydarzenia? To znaczy pomysł powstał 2 miesiące temu zaledwie, także to było krótko. Dosyć krótko, można ekstremalnie. Powiedzieć spontanicznie. Dosyć spontanicznie. Muszę powiedzieć, że kiedy my zaczynaliśmy robić to nasze wydarzenie, to nie planowaliśmy, że ono nabierze takich dużych rozmiarów, ale w trakcie organizacji coraz więcej osób się do nas przyłączało, proponowało swoje jakieś bądź usługi, bądź produkty, bądź swoją jakąś pracę, bądź swoje wystąpienie i jakby ten malutki piknik rodzinny przekształcił się w dosyć duży koncert charytatywny. Można powiedzieć impreza masowa z prawdziwego zdarzenia, jak tak, patrzeć, dokładnie. Bo tłumy były naprawdę ogromne. Tak, właśnie też to dla nas było bardzo miłe, ponieważ to jest też taki symbol wsparcia dla nas.
niezwykle cenny. Czyli planujecie kolejny koncert? Trudne pytanie. Myślę, że kiedyś jeszcze coś takiego będziemy musieli zrealizować, ponieważ Maja będzie potrzebować w przyszłości kolejnych operacji. W zależności jak będzie ta nóżka rosła i w zależności ile się uda tym razem wydłużyć. Więc być może jeszcze jeden koncert będzie, mam nadzieję. Na który zapraszam już dzisiaj, oczywiście. Bardzo wszystkie Kozienicza i okolice. Zapraszamy. Dobrze, na tym zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A naszym widzom przypominam, że gościem naszego studia była dzisiaj Agnieszka Kultys, mama 4-letniej Mai.